Witam w kolejnej odsłonie Flight Gear. Dzisiaj powiemy sobie o takiej opcji jak multi-computing. Multi-computing polega właśnie na tym, że jeden lot jest obliczany na wielu komputerach albo też współdzielony na wielu komputerach. Oznacza to, że możemy instancję Flight Geara uruchomić na każdym komputerze. Może to być na przykład 2, 3, 4 komputery, ile tam chcemy, ile mamy też pod ręką. Możemy na każdym z tych komputerów uruchomić Flight Geara oraz ustawić parametry w taki sposób, żeby wszystkie te komputery otrzymywały informacje o parametrach lotu z jednego głównego komputera, który będzie właśnie ten cały lot symulował. Także tutaj warunkiem jest, że jesteśmy w sieci LAN, jesteśmy tutaj, każdy komputer jest podłączony do tej samej sieci LAN, tak żeby te komputery łatwo się widziały. No i ja tutaj sobie to tak właśnie skonfiguruję, że mam dwa komputery, które są tutaj połączone do tej samej sieci lokalnej i to w zasadzie wystarczy, tak? I na pierwszym komputerze uruchomię sobie tak instancję Flight Geara, to będzie mój główny komputer. Na głównym komputerze będę po prostu latał, ten komputer będzie wszystko symulował cały lot. I uruchomię Flight Geara na drugim komputerze, ale ten komputer będzie tylko otrzymywał informacje z tego głównego komputera i prezentował na przykład różne dane. Tak? Możemy sobie skonfigurować dowolnie jak chcemy. Może to być na przykład prezentacja tylko panelu 2D z przyrządami, tak żeby widzieć przyrządy i parametry lotu samolotu. Możemy sobie z kolei, jeżeli mamy mocniejszy komputer, to możemy sobie zrobić na odwrót, że na słabszym komputerze będziemy generowali tylko lot i wyświetlali jedynie panel 2D, a na mocniejszym komputerze ten komputer będzie tylko takim pomocniczym, który będzie otrzymywał wszystkie dane o parametrach lotu i renderował nam cały świat, tak? Renderował nam scenerię, tak żebyśmy mogli widzieć świat dookoła, gdzie lecimy, a na słabszym komputerze będziemy tylko sobie wyświetlali na przykład panel 2D. Także tutaj opcji konfiguracji jest tutaj wiele, można tu sobie przeróżnie to konfigurować. I tutaj na stronie wiki Flight Geara, tutaj mamy adres tej strony, mamy tak opis, jak sobie ten multi-computing skonfigurować. Tutaj właśnie autor podał nam, jakie parametry należy uruchomić, żeby połączyć dwa komputery. I tutaj autor tego artykułu zrobił to tak, że właśnie główny komputer będzie generował cały lot. Ja też tak sobie zrobię. A pomocniczy komputer będzie jedynie wyświetlał panel 2D i nic więcej. Będzie otrzymywał informacje o parametrach lotu z głównego komputera i wyświetlał tylko panel 2D. No i tutaj oczywiście zalet tego może być kilka, że możemy sobie właśnie rozłożyć wyświetlanie na różne tutaj komputery, wyświetlanie całego lotu, że na przykład jeden tutaj komputer będzie wyświetlał nam całą scenerię, ale na przykład nie będzie już w ogóle wyświetlał kokpitu czy panelu samolotu. Drugi komputer może na przykład wyświetlać tylko instrumenty. Możemy podłączyć i trzeci komputer, i czwarty komputer i tam sobie ustawić na przykład inne widoki, inne kamery i tak dalej. No oczywiście ma to swoje też minusy, bo potrzebujemy dużo więcej komputerów czy tam laptopów. No tu mam też na przykład powiedziane, że tak by zwiększy się konsumpcja prądu, tak, takie rzeczy. Też co ciekawe, oczywiście tutaj współczynnik akceptacji żony też może spaść, tak w gwoli żartu. No i przejdźmy tutaj dalej, tutaj autor opisuje, tak? Tutaj najpierw autor tego artykułu tutaj konfiguruje ten główny komputer, który będzie wysyłał dane do tego pomocniczego, ale ja zacznę konfigurację od właśnie tego pomocniczego komputera, który to będzie tylko wyświetlał panel 2D i on będzie otrzymywał informacje. No i tu w zasadzie musimy przekleić tą listę parametrów do naszego launchera, co zaraz zrobimy. Ale na początku omówmy tu sobie, co to wszystko znaczy, co my tutaj musimy napisać. Pierwszym parametrem to jest native FDM. Przejdźmy sobie tutaj do command line option, czyli do opisu wszystkich opcji z linii command. Tak, i tu mamy ten nasz parametr, nie ten, to jest ten, native FDM. No i tu mamy opis, że jest to właśnie otwarcie połączenia używając protokołu, tak, Flight Geara native FDM. Cóż to jest, tak? To jest po prostu protokół, przez który będzie wysyłana cała dynamika lotu, dzięki czemu nasz pomocniczy tutaj komputer no, będzie wiedział wszystko o parametrach lotu, co się dzieje z samolotem. No i tutaj musimy podać pewne wartości, które są oddzielone przecinkami. Pierwszą taką jest na przykład socket, czyli mówimy, w jaki sposób ma nastąpić połączenie. Tu mówimy, że połączenie będzie szło poprzez gniazdo sieciowe.
Tutaj zamiast socket moglibyśmy na przykład chyba też podać plik, tak? Czyli wtedy dane by były pobierane z pliku. Tu mamy informację in, może to być też przeciwieństwo jako out, czyli wejście, wyjście, tak? I tutaj mamy wejście. Oznacza to, że ta instancja FlightGeara będzie przyjmowała informacje z drugiego komputera. Oznacza to też jednocześnie, że ta instancja pomocnicza komputera będzie w moim przypadku pełniła rolę serwera, tak? Czyli aplikacji, która nasłuchuje na połączenie z innym komputerem, a to inny komputer się podpina tutaj do tego naszego pomocniczego komputera. No i dlatego mamy in, czyli to będzie otrzymywało informacje o parametrach lotu, czyli ten komputer sam z siebie nie będzie generował informacji o lotu, on wszystko będzie otrzymywał z drugiego komputera. Kolejna liczba, w tym wypadku tutaj jest 60, to oznacza jak często dane mają być pobierane, tak, z tej sieci. Tu mamy, że 60 razy na sekundę. Oczywiście możemy to sobie zmienić wedle tam uznania. Możemy to też dostosować pod naszą liczbę klatek na sekundę, jaką uzyskujemy na naszych sprzętach. Ja na przykład tu sobie zmienię to na 30, dlatego że ja tutaj sobie ustawiłem utrzymywanie 30 klatek na sekundę i mi 30 klatek oczywiście tutaj wystarczy i też tutaj ilość tych informacji 30 razy na sekundę też mi wystarczy. No pamiętajmy też oczywiście, że im mniejszą liczbę tu ustawimy, tak na przykład jakbyśmy ustawili sobie, nie wiem, tylko 3 albo 5, no to byśmy już widzieli klatkowanie, tak byśmy widzieli, jak ta płynność animacji na tym tutaj pomocniczym symulatorze będzie no, bardzo ograniczona. Dalej mamy przecinek, czyli jest jakby brak tutaj kolejnej wartości, a tutaj podajemy adres IP. Tyle, że w tym wypadku, w tym pomocniczym komputerze, który pełni rolę serwera, nie potrzebujemy właśnie podawać żadnego IP, bo to właśnie drugi komputer będzie musiał znać IP tutaj tego komputera pomocniczego. Dlatego tutaj zostawiamy puste i dalej podajemy numer portu, na którym tutaj nasza instancja FlightGeara będzie nasłuchiwała na połączenie. No i w tym wypadku tutaj autor podał numer portu 5510. Jak najbardziej możemy taki port podać, no chyba że jakaś inna aplikacja, wiemy, że jakaś inna aplikacja używa nam takiego portu, no to musimy podać inny. I ostatni parametr podajemy, przez jaki protokół sieciowy, tak? Ma się tutaj komunikować ten protokół do dynamiki lotu. I w tym wypadku najlepiej jest podać protokół UDP. Inną opcją byłoby TCP, ale UDP jest tutaj najlepszy, jeżeli chodzi o właśnie gry czy symulatory, bo ten protokół działa najszybciej. Minus jest taki, że jest zawodny. Ale tu jeżeli chodzi o ten symulator, czy o w ogóle gry wszelakie, ta zawodność tego protokołu nie ma najmniejszego znaczenia. Tak, zawodność oznacza, że pakiet może zostać zgubiony, że pakiety mogą przyjść w nieodpowiedniej kolejności, ale jeżeli my tutaj bombardujemy się 60 razy na sekundę różnymi pakietami o parametrach lotu, to jeżeli coś zostanie zgubione albo jeżeli coś tam będzie troszeczkę nie po kolei, to tak naprawdę nawet tego nie zauważymy, tak? Bo zaraz nadejdą kolejne pakiety i animacja będzie generowana dalej. Tutaj z kolei protokół TCP może być powolny i może nam spowalniać, tak, tutaj przesył informacji, dlatego że on tutaj pilnuje, czy wszystkie pakiety dochodzą i czy dochodzą w odpowiedniej kolejności. Jeżeli jakiś pakiet chce przyjść szybciej, to on nie zostanie obsłużony, dopóki nie przyjdzie ten, co miał przyjść w odpowiedniej kolejności, dlatego tutaj mamy niepotrzebne spowolnienia. Tak więc najlepiej użyć tutaj właśnie UDP protokołu. No i kolejnym tutaj parametrem podobnym jest native, tyle że z kolei controls. Jeżeli też zobaczymy sobie tutaj opis native controls, no to też mamy, że to jest to otwarcie połączenia używając z kolei protokołu native controls. Jak rozumiem, chodzi tutaj o przesył tutaj wszelkich informacji co do usterzenia samolotu, tak bym to chyba nazwał. Czyli o wychyleniu różnych kontrolek, czy to sterów samolotu. I tutaj jest bardzo podobnie, tak? Też podajemy, że to będzie przez gniazdo sieciowe wysyłane te informacje, że informacje będziemy odbierali na tej instancji FlightGeara, że chcemy na przykład 60 razy na sekundę te informacje otrzymywać. Nie podajemy IP, bo nie trzeba, bo tutaj będziemy nasłuchiwać na połączenie. Podajemy numer portu i tu już jest inny, unikalny numer portu, w tym przypadku na przykład 5511. I tak samo podajemy UDP, jako żeby to działało szybko. Kolejną flagą jest flaga FDM ustawiona na 0. Jest to też bardzo ważne, żeby wyłączyć dynamikę modelu lotu, dlatego że ta instancja będzie otrzymywała dynamikę modelu lotu z drugiego komputera, więc sama ma z siebie nie generować żadnej dynamiki lotów, tak? Nie musi tego symulować, bo to będzie symulowane na komputerze głównym.
a komputer pomocniczy tylko te dane otrzyma i oczywiście wykorzysta, więc sam z siebie nie musi generować żadnej dynamiki lotów, dlatego ważne jest też, żeby ustawić tą flagę na nul. Oznacza to, że nie używaj, nie generuj żadnej dynamiki lotów. Mimo że wybiorę na przykład samolot Cessna, który na przykład domyślnie używa dynamiki lotów jako JSB SIM. Ale dzięki tej fladze tak mówimy, żeby tego nie robił. No i bardzo słusznie. No i te trzy jakby tutaj parametry są w sumie najistotniejsze i najważniejsze do obsługi, w tym wypadku do skonfigurowania naszego pomocniczego komputera, który ma dane otrzymywać. Ale tutaj autor podał jeszcze kolejne parametry, które też są dosyć ciekawe i można je sobie użyć. Na pewno parę z nich będzie tutaj bardzo pomocne. Pierwsza flaga to jest włączenie panelu 2D. Chodzi o to, że panel 2D będzie włączony od razu po uruchomieniu tej instancji FlightGeara. Oczywiście jest to już dowolność, nie musimy tego robić. Zawsze taki panel możemy włączyć skrótem klawiszowym Shift-P, ale tu dla wygody możemy sobie to ustawić, że już będzie włączone. Tutaj też autor podał, żeby sobie wyłączyć Head-Up Display. Tutaj też wedle uznania. Tutaj jest dosyć istotne, żeby wyłączyć też sobie dźwięk. Tak? Chodzi o to, że nasz główny komputer będzie generował cały lot, więc niech on też generuje dźwięk, niech wydaje też dźwięk na głośniki. A ten komputer na instancji pomocniczej, tak, niech ma ten dźwięk wyłączony, żeby nam tutaj się nie robił miks dźwięków z dwóch głośników. Kolejne dwie flagi to jest wyłączenie sztucznej inteligencji, co też ma oczywiście sens, dlatego że tutaj będziemy się tylko patrzyli w panel 2D. Więc taki jest nasz cel, więc wyłączenie sztucznej inteligencji, co niepotrzebnie będzie absorbował też procesor, jest no tutaj niepotrzebne. Dlatego podajemy sobie te dwie flagi, tak, z wartością false, oczywiście, co mówi wyłącz. True oznaczałoby, że ma być to włączone. I kolejne dwa parametry odnoszą się renderingu. Pierwszy to jest mapowanie wybojów i też jest na false, czyli wyłączymy mapowanie wybojów w ten sposób. I no jeżeli nie chcemy tutaj sobie prezentować świata, terenu dookoła, tylko sam panel 2D, to jak najbardziej ma to sens. I ostatni parametr to jest też false, czyli wyłączenie rysowania OTW, to jest od outside the window, czyli jakby rysowanie świata na zewnątrz kabiny samolotu, tak? Tak by to można było powiedzieć. I tu jest to wyłączone i to też ma sens, tak, jest false. To też ma sens, dlatego że będziemy tylko wyświetlali panel 2D i nie chcemy absorbować tutaj tego komputera, procesora na renderowanie całego tutaj otoczenia, jak scenerii, pogody, chmur i tak dalej. Ale tutaj trzeba też zaznaczyć, że to jest widocznie bardzo stary artykuł, bo ta flaga jest już przestarzała. Jak tutaj sobie zobaczymy, no artykuł tutaj jest z 2010. Ale mamy też dodatkowo inne flagi, które rzeczywiście nam wyłączą to rysowanie świata dookoła. Bo ta flaga nie za bardzo działa, tak? Po prostu po zmianie silnika graficznego na OpenSyngraph, no ta flaga przestała jakby chyba działać prawidłowo, ale są inne flagi, które zaraz wam pokażę. Ale na początku weźmy to sobie wszystko, skopiujmy i przekleimy sobie do launchera, czyli uruchamiamy instancję FlightGeara. Może też przy okazji zobaczmy sobie tak, nie, samolot. Będziemy lecieli Cessną. Lokacja w tym wypadku chyba nie ma znaczenia, bo i tak dane otrzymamy od drugiego komputera. No tutaj środowisko, włączyłem pogodę i czas jako południe. I settings. Tutaj co istotne, to ja nie będę przy panelu 2D używał opcji full screen. Tak, użyję sobie okna renderowania tej całego symulatora w oknie. A to dlatego, że tutaj panel 2D chyba jest na tyle stary, że on został zaprojektowany, jak jeszcze tutaj królowały monitory, w proporcjach 4:3. Dlatego on na full screen przy monitorach współczesnych, czyli przeważnie panoramicznych, on po prostu jest ucięty, tak? On się nie potrafi wyświetlić w całości prawidłowo. Dlatego ja tutaj odpalę tą instancję FlightGeara, którą mam wyświetlać panel. Odpalę to sobie w oknie. No i podałem tutaj w miarę najwyższą możliwą rozdzielczość, ale w proporcjach 4:3. No i będzie to na przykład u mnie 1333x1000 pikseli. No i tutaj na dole mamy oczywiście naszą listę parametrów, którą musimy sobie wkleić. Sobie dam jeszcze odstęp i wkleję to, co
to, co tutaj nam doszło nowego. Tutaj ja sobie ustawiłem dodatkowe scenerie. Można to też przy okazji zrobić właśnie poprzez dodanie parametru FG Scenery i równa się ścieżka do naszej customowej scenerii. Ja mam tutaj dwie scenerie customowe. Pierwsza to jest Warszawa, wygenerowana przeze mnie na podstawie OpenStreetMap, tak żeby mieć w miarę realnie ułożone budynki w Warszawie. To pokazywałem w poprzednich odcinkach. I mam też tutaj customową scenerię całej Polski i to też pokazywałem w poprzednich odcinkach, jak to sobie zainstalować. Z tym, że ja pokazywałem, jak to zrobić tutaj poprzez ten przycisk, tak, dodaj scenery, dodatkową scenerię, dodatkowy folder, ale tutaj nie wiedzieć czemu, no na Windowsie 7 użycie tutaj tych przycisków dodaj, no powoduje crash. Na Windowsie 10 to działa, ale tutaj na 7 i chyba też z wersją najnowszą, jaką teraz mam, jest to 2021.3, no to się po prostu wywala, dlatego dodałem sobie dodatkowe scenerie po prostu przez tą listę parametrów. No i wracając do multi-computing, wklejamy tu sobie te wszystkie parametry. I tak jak mówiłem, ja sobie to zmienię, 60 zmienię sobie na 30, czyli chcę tylko 30 pakietów dostawać na sekundę, dlatego też, że mam ograniczenie renderowania do 30 klatek na sekundę, także 30 mi tutaj spokojnie wystarczy. Ja tu sobie też może oddzielę enterem. Tak, tu są trzy podstawowe parametry, które jakby w tej instancji FlightGeara musimy podać, żeby on przyjmował informacje o parametrach lotu i sam nie generował dynamiki lotu. No i tu mamy dodatkowe też parametry. No i to jeszcze mówiłem, żeby sobie włączyć dodatkowe parametry renderowania, które wyłączą nam rzeczywiście rysowanie świata na zewnątrz. Tutaj właśnie wkleiłem te parametry. Ja to jeszcze podam sobie tam w opisie tego filmu, będziecie mogli to sobie przekopiować. I tutaj mamy takie cztery dodatkowe maski rysowania. Tak? Możemy powiedzieć, że czy ma być rysowany teren, czy też nie. Tutaj false wartość oznacza, że ma być nierysowany. True oznaczałoby, tak, czyli true oznaczałoby, że rysuj teren. Ale jedną wszędzie false. Tak, czyli nie chcemy rysować teren, nie chcemy rysować nasz samolot, nie chcemy rysować różnych modeli, możliwe, że budynków jakiś, i nie chcemy rysować chmur na niebie, tak? Więc wyłączamy cały taki rendering zewnętrznego świata, co ma sens, dlatego że tutaj będziemy chcieli wyświetlać tylko panel 2D. Jeżeli sobie jeszcze zobaczymy naszą tutaj listę, tak, widać, że tutaj launcher dodał nasze wszystkie dodatkowe parametry, więc jest wszystko dobrze. No i możemy uruchomić FlightGeara. No i mamy, tak, jest FlightGear uruchomiony na naszym pierwszym pomocniczym komputerze. I to, jak widzimy, jest komputer, który prezentuje tylko panel z przyrządami, tak, panel 2D. No i tak to się uruchamia na dzień dobry. Widzimy tylko panel i też jak wyłączymy sobie panel, możemy to zrobić klawiszem Shift-P, to widzimy też, że tutaj nic innego nie ma, tak? Nie ma nawet terenu, nie ma chmur. No tu widzimy tylko niebo, słońce i na dole chyba księżyc, tak? I to wszystko. Tak, czyli tutaj wyłączyliśmy specjalnie renderowanie wszystkiego dookoła, tak, żeby właśnie tylko prezentować sobie panel 2D jako nasz tutaj pomocniczy komputer do prezentacji pewnych danych, w tym wypadku tego panelu. Tak więc nasza pomocnicza instancja do panelu jest uruchomiona i teraz ta instancja FlightGeara nasłuchuje na połączenie i oczekuje połączenia z drugiego komputera, co zaraz sobie też skonfigurujemy. Tutaj właśnie też przypominam, żeby najpierw właśnie uruchamiać tą instancję, która ma parametr in, czyli oczekuje na dane. Tak jak w tym wypadku tutaj u mnie ten komputer, który teraz widzicie. Ale przejdźmy do drugiego komputera i uruchamy tam drugą instancję FlightGeara. No jestem tutaj teraz na drugim komputerze, to będzie w sumie ten pierwszy komputer główny, który będzie tutaj generował cały lot symulatora oraz będzie wysyłał dane do wcześniej skonfigurowanego komputera. No i tutaj jak sobie wejdziemy w tą stronę, jak skonfigurować te multi-computing, to tak oczywiście tu widzimy, że wystarczy już dodać tylko te dwie flagi, Native FDM i Native Controls. Z tym, że musimy podać IP komputera, z którym będziemy się łączyć, czyli tego pierwszego komputera. No i najpierw musimy wiedzieć, jakie to jest IP, więc przejdźmy tutaj do komputera
pomocniczego. Uruchommy sobie CMD. Wystarczy, że wpiszemy komendę ipconfig, enter. No i tu szukamy na przykład adres IPv4. I u mnie jest to adres właśnie taki 192.168.8.111. No i taki adres muszę przepisać w komendzie w komputerze głównym. No i tutaj oczywiście ważne jest też to, że podajemy out, czyli wyjście, czyli nasz komputer główny będzie wysyłał informację, dlatego podajemy out. No i tak samo protokół UDP i wysyłanie poprzez socket sieciowy. Skopiujmy sobie zatem te parametry. Uruchommy instancję FlightGeara. Tutaj należy raczej mieć te same wersje. Jeżeli to będą te wersje różne, to możemy mieć większe prawdopodobieństwo, że coś będzie źle działać albo w ogóle nie będzie działać. Dobrze, przejdźmy sobie, co my tu mamy. Mamy tak, wybierzemy sobie tą Cessnę, ten sam samolot, co na tamtej instancji pomocniczej. Lotnisko, niech będzie Wrocław. Środowisko. Dobrze, dajmy realną pogodę. I settings. Tutaj tak, tutaj już tą instancję odpalę sobie na full screen, bo tutaj będę miał po prostu scenerię z moim przelotem i tutaj wklejamy w listę parametrów te właśnie dwa parametry, które sobie skopiowałem tam z instrukcji. Tutaj jeszcze sobie zmieniamy tak, że będziemy mieli odświeżanie 30, przynajmniej w moim przypadku ja sobie użyję 30 ramek na sekundę. No i IP tamtego komputera pomocniczego to jest 8.111 w moim przypadku. Oczywiście ty możesz mieć inne tutaj IP. No i porty te same, jakie ustawiliśmy na komputerze pomocniczym, czyli 5510 i 5511 dla właśnie FDM i controls. No i uruchommy sobie symulator. No i jesteśmy. Odpalmy sobie na szybko silnik autostartem. I widzimy, że panel też zareagował, że właśnie tak synchronizował się z tym, co podaje mi teraz samolot, jeżeli chodzi o wskazania przyrządów. Wysokość tak powinna być około 400 stóp i rzeczywiście mamy wysokość 400 stóp. Prędkość pionowa na 0, obroty silnika. Zobaczmy, czy reagują. Też reagują. Tak, także teraz na pomocniczym komputerze mamy wszelkie parametry lotu rzeczywiście przekazywane przez sieć z jednego komputera do drugiego komputera. Wykonajmy sobie jakiś krótki przelot, zobaczmy, jak to rzeczywiście tutaj działa. Teraz na przykład mógłbym wyłączyć sobie widok kokpitu w ogóle w tej instancji głównej i operować tylko panelem z drugiego komputera. Tylko chyba jest problem w tym panelu, że nie mam prędkości podanej prawidłowo. Tak, prędkość jest ciągle na 0. Dobrze, unieśmy się. No cóż, prędkościomierz nam nie działa. Tu chyba inne parametry, tak, wejdę w zakręt w lewo, raczej działają prawidłowo. Sztuczny horyzont działa, koordynator zakrętu trochę za bardzo chyba się przychyla, ale też działa ogólnie. Żyrokompas także reaguje. No i wysokościomierz i prędkość pionowa też reagują dobrze. Tu widzimy też, że wskaźnik paliwa jest na 0. Paliwo nie jest chyba dostarczane poprzez sieć. No i także temperatura oleju. Też tutaj jest wskazówka na samym dole, co chyba nie powinno tak być. Włączmy sobie tutaj panel.
Tak, temperatura oleju powinna być wyższa. Także może lepszym byłoby pomysłem, jeżeli ja widzę, że ten prędkościomierz rzeczywiście się zaciął i on nie działa. Może lepszym pomysłem byłoby zrobić tak, żeby ten mój główny komputer, to był ten komputer, na którym teraz mam uruchomiony panel i na nim właśnie uruchamiać dalej panel. Z tym, że nic więcej, tylko panel, tak? Bo to jest dosyć powolny komputer, tak? To jest stary komputer, który rzeczywiście tutaj może nie udźwignąć wszystkich opcji graficznych na maksa, ale do panelu i do generowania samej symulacji lotu powinno wystarczyć. I on by z kolei wysyłał dane do mojego mocniejszego komputera, który jest teraz moim komputerem głównym, na którym latam. I na tym mocniejszym komputerze bym właśnie tylko sobie renderował na przykład krajobraz. Wtedy cały panel powinien mi działać, tak? Czyli prędkościomierz by mi działał i to wszystko powinno mi działać. No i zróbmy tak, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Więc teraz zróbmy tak, że jestem na moim komputerze głównym, że tak powiem, ale on się teraz stanie komputerem dodatkowym, tym pobocznym, który będzie otrzymywał informacje. Ale on nie będzie wyświetlał panelu, tylko będzie wyświetlał scenerię. Przejdźmy do settings i teraz tutaj z tej instrukcji skopiuję sobie właśnie te parametry, czyli jako in, i on będzie dostawał informacje. Ok. Też ustawię 30 razy na sekundę. Tylko że tak, ja tu nie chcę panelu, ja tu chcę całą scenerię jednak rysować. Czyli tak, wywalę panel, to też wywalę. Disable sound, to jest ok, niech mi dźwięku nie generuje. Dźwięk będzie generował tamten komputer. Może AI niech będzie wyłączone, sztuczna inteligencja, ale wyłączę, ustawię parametry tak, żeby renderowanie było zachowane. No i dobrze, uruchommy teraz ten symulator. No i przejdźmy teraz do mojego tutaj drugiego komputera. Ten drugi komputer będzie teraz generował cały symulator i on będzie wysyłał dane do mojego mocniejszego komputera. Ale tutaj zachowujemy zachowanie tak, żeby ten komputer dalej wyświetlał tylko panel. Przejdźmy tutaj w settings i zmieńmy tutaj te parametry, że teraz on będzie miał out, czyli on będzie wysyłał dane. I tu musimy podać IP komputera, tego drugiego, do którego będzie dane wysyłał. To IP to jest 192.168.8.101. I dla controls tak samo dajemy, że out i IP to samo 192.168.8.101. Porty takie same, oczywiście bez zmian. I teraz tak, model lotu 0 to usuwamy, dlatego że ten tutaj, ta instancja FlightGeara ma właśnie generować ten, ma symulować ten lot, bo ona będzie wysyłała dane do drugiego komputera, ale zachowujemy wyświetlanie panelu. Tutaj usuńmy też disable sound, jako że dźwięk będzie tutaj generowany teraz przez ten komputer. No i resztę w sumie zachowujemy bez zmian, tak? Czyli wyłączamy sztuczną inteligencję i wyłączamy renderowanie terenu. Tak, bo teren będzie teraz generował tak samo ten mocniejszy komputer. Z tym, że zamieniliśmy rolami tak klient-serwer. Teraz klientem jest ten słabszy komputer, który teraz widzimy, jego konfigurację. To on będzie podczepiał się pod silniejszy komputer, który będzie rysował tylko scenerię.
A tutaj zachowujemy rysowanie tylko panelu. Dobrze, uruchommy to zatem. No i prawie jesteśmy, komputery się ze sobą próbują teraz połączyć. Tak, jesteśmy, wygląda na to, że jesteśmy tutaj zsynchronizowani teraz z dwoma komputerami. Teraz wygląda to tak, że właśnie będę sterował samolotem na tym komputerze, gdzie mam uruchomiony panel 2D. To on teraz obsługuje całą symulację i wysyła dane do komputera mocniejszego, na którym teraz widzicie widok z zewnątrz samolotu. I widzę tutaj, że jak ruszam teraz wolantem, to tak stery też reagują. Chociaż w środku sam wolant nie reaguje. Nie wiedzieć czemu. Ale tutaj na przykład możemy sobie wyłączyć cały widok tego kokpitu, dlatego że mamy teraz panel 2D wyświetlony na drugim komputerze. Na komputerze z widokiem zewnętrznym może mieć tylko widok zewnętrzny. Tutaj jak na panelu 2D wyłączę panel, tak, to widzimy, że tu się nic więcej nie renderuje, tylko sam panel. No i dobrze, uruchommy szybko silnik i zobaczmy. Tak, widać, że tu się zsynchronizowały te parametry lotu. No i wystartujmy sobie. Tu dam może widok z kokpitu, ale wyłączę kokpit. No i tu już widać, że prędkościomierz działa oczywiście, bo prędkościomierz jest teraz na komputerze macierzystym, który generuje całą symulację, więc tu już nie ma tego problemu. No niestety przesyłanie prędkości nie działa, nie wiadomo dlaczego, przez sieć. No i możemy się wzbijać. Tak, i widać, że to przenoszenie informacji, jeżeli w takiej konfiguracji jesteśmy, że w sumie najlepszej, że właśnie panel 2D jest wyświetlany na tej maszynie, która tak naprawdę generuje symulację, a widok tylko służy do, jest tylko tą instancją, która otrzymuje parametry lotu i tutaj z widokiem nie ma żadnych problemów, bo jak widać on tutaj renderuje, reaguje i renderuje się prawidłowo, reaguje tutaj na stery, na to co się dzieje z samolotem, więc tak mamy wrażenie, że właśnie tutaj jakbyśmy lecieli normalnie, a to tylko otrzymuje informacje przez sieć o naszej pozycji samolotu i kierunku lotu i tak dalej. Także działa to całkiem sprawnie. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, no na przykład chciałbym włączyć autopilota, a tutaj autopilot jest wyłączony w ogóle z menu. Także dam pauzę. Tak, drugi ekran też się zapauzował, także bardzo fajna sprawa. Tu jest z kolei bardzo fajna opcja, tak, bo jeżeli sobie ja tutaj wyłączyłem renderowanie wszystkiego, to można to przywrócić, te renderowanie, przynajmniej rzeczy wszystkich albo tych, co chcemy. Czy na przykład scenerii, modeli, samolotu, czy pogody. Można to zrobić z opcji debuguj. I tu jest pozycja przeglądaj wewnętrzne właściwości. Internal properties. I inaczej też możemy to uruchomić klawiszem slash. To jest ten sam klawisz, gdzie jest znak zapytania na klawiaturze. I wciśnięcie tego klawisza też nam otwiera to okienko. I to jest bardzo fajna sprawa, bo to okienko pokazuje nam, jak wygląda konfiguracja FlightGeara. To jest cała konfiguracja sczytana ze wszystkich XML-i z tymi całymi properties list. I tu sobie odszukujemy sim, dalej rendering. Jest rendering. I tu mamy draw mask. Tak, i mamy nasze flagi, które wyłączyliśmy, że ma się nie rysować samolot, chmury mają się nie rysować, modele mają się nie rysować i teren ma się nie rysować.
Przywróćmy sobie samolot. Wystarczy kliknąć tutaj na daną taką właściwość i tutaj zmienić jej wartość. Teraz jest false. Musielibyśmy wpisać true i dać set. I voilà, samolot nam się już teraz tutaj renderuje. Tutaj klikniemy na daną właściwość, to widzimy też taką podpowiedź, że control click też przełącza wartość bool, czyli tą wartość z true na false, z false na true. Czyli jeżeli sobie klikniemy z kontrolem, to widzimy, że to też szybko działa, przełączanie takie. No i w tej chwili mam podgląd na kokpit przynajmniej i mógłbym właśnie włączyć autopilota. Co też sobie zrobimy. Odpauzujmy. OK. No i teraz widać, że tak, możemy przynajmniej z autopilota korzystać. I możemy też wrócić do panelu poprzez Shift P. Albo właśnie używać takiego kokpitu 3D. A na drugim monitorze renderować sobie po prostu teren cały. Zastanawiam się, czy tutaj z pogodą coś jest nie tak, czy pogoda jest ok. A na tym komputerze. Z kolei chyba mamy rysowanie pogody. Możemy to sprawdzić. Sim. Rendering. Tak, to wszystko jest. Clouds. Jakby niebo rzeczywiście było bezchmurne. Pogoda chyba nie powinna być transmitowana przez... Tak, jest kawał, więc wygląda bezchmurnie. Chyba, że zmieńmy sobie trochę na taki border wysokiego ciśnienia. Tak, tylko pogoda jest teraz... Jest tutaj na różnych komputerach różna pogoda po prostu i tak musielibyśmy tutaj także sobie ustawić tę samą pogodę, żeby po prostu nie było różnic lot a widok. Tak, tutaj szliśmy mocno w dół, ale ok, autopilot wyrównał. Tak, czyli pogoda nie jest przesuwana, trzeba jakby uruchomić instancję Flight Gear z tą samą pogodą. Oczywiście najlepiej, żebyśmy mniej więcej to, co odczuwamy podczas symulacji lotu, żebyśmy to samo widzieli na drugim ekranie, tak, podczas renderowania murek, pogody i tak dalej. Także tak to się prezentuje. No i właśnie w ten sposób możemy sobie konfigurować tego Flight Geara, możemy go uruchamiać sobie na różnych instancjach, na wielu instancjach komputerów i tutaj właśnie zmieniać sobie poszczególnie widoki, tak jak nam się tutaj podoba, czy to panel 2D, czy panel kokpitu, czy z kolei jeszcze inne układy kamery, widoki, możemy sobie włączyć i widoki zewnętrzne. Coś tutaj wariometr fiksuje. No są jakieś błędy, trochę ten, nie fajnie. I tak samo nie mamy wskazań prędkości, tu się chyba też zaciął koordynator zakrętu. Ale o, do takiego latania na widok zewnętrzny to bardzo fajnie się sprawdza. Zobaczmy sobie jeszcze inną opcję, jaką tutaj daje ten symulator, jeżeli chodzi o używanie wielu ekranów, czy też właśnie wielu komputerów. To już nie będzie uruchamianie wielu instancji Flight Geara na wielu komputerach, ale też możemy uzyskać efekt właśnie trzymania sobie na przykład panelu
na drugim komputerze dzięki właśnie opcji przeglądarki. Tutaj nie będziemy już potrzebowali tych ustawień, które tutaj konfigurują sieć. Możemy to wszystko wyrzucić i uruchommy Flight Geara. Dobrze, wzbijmy się szybko w powietrze. Będę sterował myszką, bo nie przypiąłem wolantu z tamtego komputera, niestety. Dobrze, niech to autopilot sobie steruje i tutaj mamy taką opcję jak w Cessnie. Panel w przeglądarce. Włączmy to sobie. I mamy oto coś takiego. Oczywiście ważne jest, żeby uruchomić Flight Geara z opcją HTTPD równa się na przykład jakiś port 8080, wtedy to nam zadziała. Ale spójrzmy na adres tego, tak? Mamy localhost i port 8080, właśnie z tej opcji HTTPD, którą sobie wcześniej podaliśmy. I teraz oznacza to, że moglibyśmy na drugim komputerze uruchomić przeglądarkę i wpisać ten sam adres z tą różnicą, że localhost zmieniamy na IP komputera, na którym uruchomiony jest Flight Geara. Zróbmy to zatem na drugim komputerze. Tak, jestem i odświeża mi się tutaj. To jest IP mojego komputera, lokalny oczywiście. I widzimy, że także otrzymuje informacje o parametrach lotu. Możemy sobie zrobić jeszcze F11 jako full screen. I voilà, też mamy tablicę. I może nawet jeszcze lepiej, bo nie musimy uruchamiać całej instancji Flight Geara. Nasz komputer nie jest tak aż mocno obciążony całą grą. Mamy tylko sam panel. No a tu z kolei możemy wrócić do symulatora i po prostu sobie lecieć, czy też nawet wyłączyć też kokpit. I zobaczmy, jak to działa. Tak, widać na panelu, że też w przeglądarce na drugim komputerze, że też tutaj wszystkie tu akurat parametry lotu są wyświetlane prawidłowo. Tutaj właśnie przeglądarka po prostu łączy się z symulatorem Flight Geara i też ściąga informacje o parametrach lotu i nam tutaj ładnie prezentuje na panelu. Także też tutaj wszystko działa, działa prędkościomierz przede wszystkim, co nie uzyskaliśmy przy multi-computing. Niestety. I tutaj jeszcze Flight Geara oferuje inną opcję z przeglądarki. Ona była gdzieś indziej. Ona była wyposażenie i mapa. Otwiera przeglądarkę. Otwórzmy to sobie. I proszę bardzo, mamy mapę. Tutaj też są inne opcje. Warto tu sobie poklikać. Ale spójrzmy na adres. Tu jest podobnie. Jest localhost 8080. I to samo możemy sobie uruchomić na drugim komputerze. Zróbmy to zatem. I proszę bardzo, uruchomiłem mapę na drugim komputerze. Możemy też dać tutaj full screen w przeglądarce F11. No i możemy cieszyć się tutaj widokiem mapy na drugim komputerze. To oczywiście nie musi być komputer, może to być tablet, smartfon, bo to jest adres URL. Wystarczy właśnie uruchomić jakąkolwiek przeglądarkę na jakimkolwiek urządzeniu,
który jest wyposażony w przeglądarkę internetową i możemy właśnie wpisując ten odpowiedni adres uzyskać dostęp czy to do mapy, czy to do panelu. I to też dużo fajniej działa, dużo fajniej może działa niż ten multi-computing nawet. Tutaj mamy też mnóstwo innych opcji. To też jest panel. Aha, tutaj mamy... Nie, to był help. Tutaj wolno to działa. Możemy zmienić samolot, możemy zrobić uszkodzenia, mamy checklisty. Tu mamy zakładkę środowisko, mamy czas. Możemy to wszystko nawet zmieniać, tak? Możemy zmienić sobie pogodę. Pozycja, wczytuję lotniska. Aha, możemy poszukać lotniska. Tutaj mapa to co było. Mamy różne narzędzia. Na przykład jak wejść w tutaj strefę oczekiwania. Kalkulator pogodowy. Chyba się nie włącza. I stoper jest. No i proszę, mamy nawet zrzuty ekranu co 5 sekund. No i pomoc, tak? Także tutaj chyba mapa dosyć może być pomocna i przydatna, jeżeli chcemy wiedzieć mniej więcej w jakim położeniu tutaj się znajdujemy względem na przykład miejscowości. Tutaj mamy też warstwy, możemy sobie te mapy zmieniać na przykład na taką mapę. Możemy też włączyć sobie historię lotu, trasę naszego przelotu, jeżeli byśmy mieli tutaj plan lotu ułożony, dane nawigacyjne i proszę, też są dane nawigacyjne. Tutaj tak, widzimy różne tutaj NDB, WORy czy ILS-y. Inny ruch lotniczy. Open AIP, tak, zostaje naniesiona informacja. Tutaj Visual Flight Rule tylko dla USA chyba jest, dlatego też w symulatorze też to nie działało. I na Niemcy Visual Flight Rule, na Francję i pogoda, tak? Może to jest nanieść chyba warunki pogodowe, jak chmury, opady i takie różne rzeczy. Także też bardzo ciekawa opcja, także też polecam może, jeżeli macie inne urządzenia z przeglądarką, chociażby tablety. Bardzo fajnie jest tutaj też sobie właśnie włączyć takie rzeczy. No i oczywiście przypominam, że musimy uruchomić Flight Geara z opcją --, httpd równa się na przykład 8080. Dzięki temu właśnie nasz Flight Gear będzie taką usługą też sieci web, dzięki której przeglądarka będzie mogła połączyć się z Flight Gearem na tutaj podanych tych adresach URL. Także to tyle w tym odcinku. Tak tutaj wygląda opcja współpracy Flight Geara z różnymi tutaj komputerami. Czy to dla multi-computing, dla uruchamiania wielu instancji na Flight Geara na wielu komputerach, czy właśnie poprzez taką prostą przeglądarkę, gdzie też mamy dostęp do map albo do panelu. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć Wam!